witam Was ponownie. Słuchajcie, teraz Wam powiem kilka słów na temat tego pomarańczowego grzybka. Pewnie kilku z Was już się uśmiechnęło, że go znają, ale nie tak jak powinni. Ja nie twierdzę, bo oglądam mój kanał również wielu grzybiarzy, którzy naprawdę znają się na grzybach, natomiast wiadomo, że edukacja, jaką ja staram się wprowadzić, dotyczy tych ludzi, którzy na grzybach się znają słabiej albo wcale. Nie pretenduję też do miana żadnego eksperta, nie jestem żadnym ekspertem. Słuchajcie, znam się na grzybach troszeczkę, nie powiem, że dobrze. Nawet uważam, że wiedza, którą posiadam, jest na poziomie średnio niskim i cały czas trzeba się uczyć i tą wiedzę poszerzać. Ale dobra, do rzeczy. Słuchajcie, ten pomarańczowy grzybek, który tu widzicie, to wcale nie jest kurka. Z kurką bywa bardzo często mylony, a nawet nie tyle z kurką, tylko z jej bratem, to jest z pieprznikiem pomarańczowym, którego ludzie, większość ludzi kompletnie nie rozróżnia od kurki, czyli pieprznika jadalnego. Mniejsza z tym, z tymi dwoma grzybami mylona jest lisówka pomarańczowa, którą tu widzicie. Jest to grzyb niejadalny, nie jest to grzyb trujący, więc jeżeli nawet się pomylicie, to wielkiej szkody i problemu wielkiego nie będzie, aczkolwiek zjedzona w większych ilościach może spowodować bóle brzucha, ale to naprawdę w dużych ilościach. Natomiast wiem o tym, że na przykład na Ukrainie tego grzyba zbierają, jedzą normalnie, więc nic wielkiego się, mówię, nie stanie, pod warunkiem, że nie zjecie go w jakichś olbrzymich ilościach. Lisówka pomarańczowa nie posiada takiego charakterystycznego zapachu, jak posiada pieprznik, czyli kurka. I po tym bardzo łatwo ją odróżnicie, więc jeżeli macie wątpliwość, czy ten grzybek jest kurką, czy nie jest, to po prostu weźcie do ręki, powąchajcie i sprawa będzie wyjaśniona. Natomiast co do samej lisówki, zapach jest, słuchajcie, taki delikatny, bardzo delikatnie grzybowy, prawie niewyczuwalny. Jestem dzisiaj w lesie w Wilczej Woli, lisówek tutaj rośnie sporo. Lisówka pomarańczowa lubi stare pniaki, które obrasta, takie stare, mutrzejące pniaki. Popatrzcie się, tu jest gnijący pniak sosny. To jest zresztą las sosnowy, w którym bardzo często lisówkę można spotkać, a zwłaszcza właśnie wokół gnijących pniaczków. Za chwileczkę zrobię zbliżenie i zobaczycie, jak wygląda ten grzyb dokładniej i wtedy też powiem, jakie są cechy odróżniającego od pieprznika. Przyjrzyjmy się teraz dokładniej, jak wygląda lisówka pomarańczowa. Kolor całego grzyba jest żółto-pomarańczowy, tak jak tu widzicie. Przez to właśnie, głównie przez ten swój kolor i przez blaszki, o których za chwileczkę powiem, jest mylona z pieprznikiem. Kapelusz w barwie jest pomarańczowej. Bywa, choć nie zawsze, tak jak w tym przypadku, że jest na krawędziach jaśniejszy, w środku ciemniejszy. Ale bywa również cały pomarańczowy ten kapelusz. Trzon jest mniej więcej w kolorze kapelusza, ale tej ciemniejszej części przeważnie. Trzon za młodu bywa pełny, u starszych osobników bywa czasami pusty, aczkolwiek... O, widzicie? Tu już robi się pusty ten trzon. Blaszki schodzą na trzon i to również jest cecha taka dość myląca, bardzo podobna z pieprznikiem, czyli z kurką. Popatrzcie się, głęboko schodzą na trzon te blaszki tutaj. Aczkolwiek różnica jest taka, że tutaj w przypadku lisówki to rzeczywiście są blaszki. Natomiast w przypadku kurki, czyli pieprznika, to nie są blaszki, tylko listewki. One są grubsze, rzadsze. Tutaj te blaszki są w przypadku lisówki dużo bardziej gęste niż w przypadku kurki. Schodzą na trzon dość znacznie, aczkolwiek w przypadku pieprznika jest to jeszcze bardziej agresywnie. Schodzą te blaszki, te listewki na trzon. Trzon nie zawsze musi być usytuowany u lisówki centralnie. Tak jak w tym przypadku, bywa trzon umiejscowiony trochę z boku. To kolejna cecha, która jest podobna do kurek. Ale tak jak wspomniałem, zapach, jeszcze raz zapach, to jest cecha najprostsza, po której rozróżnicie tego grzyba. Blaszki też są bardzo pomarańczowe, takie, powiedziałbym, jaskrawo pomarańczowe. W przypadku kapelusza to bywa różnie, w tej chwili padało, więc ten kapelusz jest wilgotny i błyszczący, natomiast przyjrzyjcie się, że blaszki są ciemniejsze troszeczkę od kapelusza. Wciąż natomiast tego grzyba, patrzcie się, jest jaśniejszy od blaszek i jaśniejszy od kapelusza. To z kolei odróżnia go od kurki,
bo kurka ma miąższ identyczny jak kolor kapelusza czy trzonu. Więc to jest kolejna cecha, po której tego grzyba od kurki rozróżnić jeszcze. Raz wam to pokażę. No, popatrzcie się. Miąższ jest jaśniejszy od blaszek czy kapelusza. Mam nadzieję, że będziecie potrafili już tego grzyba odróżnić od kurki, od pieprznika. Przede wszystkim od pieprznika pomarańczowego. Nie mylcie z pieprznikiem jadalnym, czyli kurką. Bo to są dwa różne grzyby, aczkolwiek no, bardzo często mylone przez grzybiarzy. W zasadzie ta pomyłka nie ma żadnego znaczenia, bo i pieprznik pomarańczowy, i pieprznik jadalny są bardzo smaczne, że nie ma problemu. Tak samo lisówka, którą tu widzicie, ona trująca nie jest. Ona jest niejadalna z tego powodu, co powiedziałem, że po pierwsze zjedzona w naprawdę dużych ilościach może spowodować jakiś tam lekki ból brzucha. Natomiast po prostu bywa gorzkawa i to też ją eliminuje z jedzenia. Dzięki za oglądanie odcinka, zapraszam do następnego, trzymajcie się, cześć.